Tak jest, tak jest, tak jest, moi kochani. Ja nazywam się Marek Marczak. Mój pseudonim artystyczny to MC Robak i dzisiaj opowiem Wam o moim wielkim marzeniu, które właśnie teraz jest w trakcie realizacji. Jestem raperem, podziemnym raperem na krakowskiej scenie od wielu lat i któregoś dnia w roku 2012 zadzwonił do mnie mój kolega Sebastian. Miał fantastyczny pomysł stworzyć pierwsze nowochódzkie lokalne, aczkolwiek nie tylko, radio i zapytał mnie, ku mojej ogromnej radości, czy chciałbym, żeby moje utwory były grane w tej rozgłośni, a ja powiedziałem mu inaczej. Nie, chciałbym zrobić dzisiaj program i ten program już wtedy miał się nazywać, już miałem na niego pomysł, Koszykówka, Rap i Grill. Rap też poznałem na boisku, tym samym na którym nieraz dostałem po pysku, z dala od wielkiego świata i fleszy błysków. Nie dla sławy i nie dla zysku, taki właśnie przekaz emitowany z głośnika miał ogromny wpływ na mnie jako zawodnika. Automatycznie niejako niepostrzeżenie reprezentowałem hip-hopowe podziemie. Przez kolejne etapy mojego rap rozwoju poznałem wielu ludzi, DJ-ów i b-boyów, raperów, producentów, oczywiście graficiarzy, w czasach kiedy każdy z nas w całym kraju się kojarzył. Dzisiejsze czasy też wjeżdżam z kopytem, nadal wierzę, że zdobędę złotą płytę. Wzięło mnie na refleksję tutaj grubszą przez chwilę, ale zaraz wam powiem, o co chodzi z tym grillem. The real Koszykówka, rap i grill. Od kiedy się urodziłem, żyję tylko dla tych chwil. Real Koszykówka, rap i grill. Oglądam sobie mecz, wchłaniam kolejny promil. Real Koszykówka, rap i grill. You got it, I got it, you got the chill. The real Koszykówka, rap i grill. Aui, Sawatą Kill. Krakowska podziemna scena rapowa i wyobraźcie sobie, że w szybkim tempie, wtedy w roku 2012 i 2013, program zrobił ogromną furorę i ogromne zainteresowanie wśród Towarzystwa Krakowskiego Podziemnego Rapowego. Potem pojawił się program wideo Real Talk, a kiedy już to wszystko szło fantastycznie, przyszedł czas mojej emigracji. Ale była to niedługo jaka emigracja. Byłem 2 lata we Francji, 3 lata w Berlinie, gdzie również widziałem, co dzieje się na rapowej scenie, miałem okazję obserwować to z bliska, a kiedy wróciłem w styczniu roku 2020, to wiedziałem, że chcę stworzyć swoją rozgłośnię, wolną, nowochódzką rozgłośnię radiową. No i tak to właśnie wygląda, moi kochani. Tak wygląda nasze studio, które powstało przede wszystkim przy współpracy i przy pomocy przyjaciół. I taka idea była od początku. Na chwilę obecną prowadzimy 3 programy. Koszykówka, Rap i Grill, o którym była mowa, Hip Hop Talk oraz oczywiście Kontury Rzeczywistości Maćka Niedziałkowskiego. Ale zapewniam Was, że tutaj powstanie prawdziwa rozgłośnia radiowa. Tak jest. Tu Polskie Radio. Witam Was serdecznie w Konturach Rzeczywistości. Ja nazywam się Marcin Działkowski. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, czasy mamy takie, a nie inne. Czasy zarazy. Dystans społeczny
izolacja, a co po niektórzy nawet kwarantanna. Zbyt dużo czasu spędzamy w domach. Dlatego chciałbym przeprowadzić krótki instruktaż, jak w warunkach domowych nakręcić krótkometrażowy film science fiction. Do tego celu będziemy potrzebowali latarki, urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, może być telefon komórkowy, pralki, tarki oraz piecyka gazowego, znajdującego się niemal w każdej nowochódzkiej łazience.